Witajcie kochani, witam was bardzo serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj się chciałam z wami podzielić moim sposobem na zarazę ziemniaczaną, która jak na pewno dobrze wiecie ze swoich tak samo doświadczeń, że jest dość taką destrukcyjną i inwazyjną i bardzo szybko działającą zarazą, która naprawdę robi duże spustoszenie w pomidorach i no, jak już się pojawi, to ciężko z nią zawalczyć. Dlatego tak zapobiegawczo ja stosuję taki jakby oprysk i zaraz wam powiem co i jak to w ogóle wygląda. Będziecie potrzebować do tego, jeżeli zdecydujecie się zrobić oczywiście, 4 litry wody, sodę, mydło ekologiczne w 100% z naturalnych składników. Słuchajcie, ja tu ulałam sobie troszeczkę tej wody, żeby wam pokazać, jak to sobie zrobić. I tak, sprzęcik taki, nie wiem jak u was się to zwie, u nas się to zwie muntewka, ale wiem, że w innych rejonach się to mówi na to koziołek. Ja sobie tak, troszeczkę wody sobie pobrałam tutaj z wiaderka i teraz tak, potrzebujemy taką niecałą łyżeczkę tego mydełka. Tutaj sobie o tak zrobię. O tak mniej więcej taką ilość. Daję sobie tutaj do tej szklanki. Można było bezpośrednio, ale stwierdziłam, że tak będzie łatwiej po prostu. I na 4 litry wody dajemy jedną łyżkę sody. I teraz tak, musimy to wymieszać dokładnie. Po co dajemy to mydło? Bo mydło to powoduje, że ta soda bardziej się tak jakby rozprzestrzenia, jest łatwiej po prostu ją rozprzestrzenić po tych liściach i po tych drzewkach pomidora. Ja to sobie wymieszam, a później całość po prostu wleję do wiaderka. I bo tak jest, wiecie, dokładniej będzie zmieszane ten koziołek czy muntewka, jak to zwie, robi swoją robotę. I w ten sposób mamy już taki preparacik, który teraz dajemy do reszty tej wody. I teraz jeszcze tutaj sobie porządnie zmieszamy. O, widzicie, już będzie dobrze. I teraz ja to będę chciała przelać. No, już to nie będzie potrzebne, więc położę sobie tutaj. I teraz taki właśnie, o, spryskiwacz. Ja mam niestety taki mały, litrowy, ale dla mnie jest wygodnie, bo po prostu nie jest taki ciężki i można spokojnie każdego krzaczka sobie ładnie, o, przelejemy, opryskać. Prawie. I słuchajcie, zakręcimy. I z takim sprzętem można po prostu opryskać sobie pomidorki. Pokażę wam może na tym pomidorku, jak to robić. Trzeba go dokładnie spryskać z każdej strony, słuchajcie. Po liściach też można i pod liśćmi oczywiście jak najbardziej, dlatego że soda, ona niszczy każdy jakby początek grzybicy. I co jeszcze, ona jest zasadowa, więc wiecie dobrze, że grzyby nie lubią takiego środowiska. Ja to jeszcze o tak właśnie sobie spod spodu pryskam. I co jeszcze jest ważne? Ważne jest to, że ta zaraza właśnie ona się pojawia zarówno z powietrza, jak może się tak samo pojawić z gleby. Więc ważne jest, nie wiem, tutaj może będzie dobrze widać na tym pomidorku, że ja po prostu obrywam wszystkie liście, jakie tylko dotykają ziemi, tak żeby nie dotykały gleby. Tak samo te sznurki, jak podwiązuję,
To też tak, żeby gleby nie dotykały. Co jeszcze? Słuchajcie, stosowałam też miedzian, ale nie był taki skuteczny. Stosowałam też miedziany drucik, wbijałam w łodygę, ale też mi się to nie sprawdziło. Ten sposób póki co daje efekty, więc się go trzymam. Jeszcze taki trik stosuję, że na przykład używam, nie wszystkich, ale używam często takich właśnie żółtych sznureczków, czy tam jakiejś tkaniny. Ważne, żeby miała żółty kolor do podwiązywania pomidorów, bo żółty przyciąga biedronkę, a biedronka, jak wiecie, na pewno jest naturalnym wrogiem tej mszycy i ją zwalcza po prostu. Także taki sznureczek robi robotę, bo dość, że wabi do siebie, o jest tu właśnie mszyca, wabi do siebie biedroneczki, które zwalczają mi mszycę, to jeszcze podtrzymuje w dobrej pozycji pomidorka, żeby się nie połamał i ładnie mi tu wyrósł. Także żegnam się dzisiaj z Wami. Mam nadzieję, że mój filmik Wam się podoba, że ten sposób Wam się przyda i że będzie równie skuteczny jak u mnie. I tego Wam z całego serca życzę.